serdecznie w kolejnym odcinku analizy procesów myślowych. Dzisiaj sobie porozmawiamy, no myślę po prostu o gaszonku generalnym. No to tutaj nie ma generalnie wiele jakichś zagadnień. No ja wam generalnie powiem tak. Z wielu widzów, którzy mają, no nie wiem ile wy kurwa możecie mieć lat. Zawsze przyjmowałem to, że jest jakaś grupa starszych widzów. Stanowi to, czy mam 23 lata, to wam powiem, kiedyś nie chciałem mówić. Nie wiem czemu nie. Gdzieś wyjebana, bo tam 10-40 to dużo jest osób. No ale zazwyczaj są, jesteście młodszymi tutaj widzami słuchających moich audycji. Nie wiem dzisiaj czym kurwa ja mógłbym się tutaj pochwalić. No nie wiem, no stwierdziłem, że może rzeczywiście będzie lepiej, jak będę się dzielić bardziej zdarzeniami z mojego życia realnego i to wam może pomoże w tej apokalipsie, w jakiej dzisiaj żyjemy, w świecie imbecylów. Nie do mikrofonu nigdy i nie przy kobietach. Siecie imbecylów, zjebów, niedojebów. Nie wiadomo, czy to jest ich wina, czy to nie jest ich wina. Tego nie wiemy. O tym nie myślimy. Ale no, wyjście z tego tutoriala, kurwa, kim jest nasza planeta, naprawdę nie jest czymś trudnym. Także no, nie wiem, no. Przykładowo pokażę wam dzisiaj, co jem na kolację. Takie wyjebałem akurat trzy kawałki. Tutaj widzimy tak. Dzisiaj miałem koncepcję taką, że na początku posmalowałem se pastą, kurwa, z papryki i tam czegoś jeszcze z Lidla, oczywiście bez chemii, jakieś tam 4 zł za 100 gram. Potem rzuciłem ser owczy z papryką, kurwa, z jakichś gór francuskich, nie wiem z jakich, nie chcę mi się tam zaglądać do śmieci. Dalej widzimy dzikiego łososia z Wysp Kuryjskich, oczywiście. Tutaj bardzo jest ważne, żeby łosoś był dzikim łososiem, który je krabę i powoduje, że mięso jest czerwone. Ponieważ w sytuacji, gdzie kupimy łososia hodowlanego, gdzie chodzą ludzie w kombinezach na garze szczelnych i psikają chemią, staniemy się takim samym głównym, kim jest ten łosoś. Także jedynie, jakiego łososia kupujemy? Dzikiego, z Alaski lub z Wysp Kuryjskich. Są dwa łososie, jakie powinny was interesować. No i dalej tutaj mamy, kurwa, akurat na tej kanapeczce ogórek konserwowy, no ma nie kiszonego, tak 2-3 ogórki kiszone dziennie. No bo są zdrowe, woda z ogórków też. No byłem słoik, kurwa, ogórków, powiem szczerze, że z Biedronki, bo są ogórki kiszone i kwaszone. Należy kupić kiszone, na przykład są kurwa w Biedronce, także nie będę wybrzydzać tą Biedronkę, kurwa. To jest powiem, że w Biedronce są jakieś gówno, a kurwa ja mu powiem, że gówno to ma codziennie w kiblu, jak się pójdzie wysrać. Tyle mam do powiedzenia, także tutaj hajterów Biedronki tam. Oczywiście nie mówię, że wszystkie rzeczy w Biedronce są dobre, ale ogórki w Biedronce, jeśli nie sami nie kisicie, chociaż samemu warto kisić, no ale jak jesteście takimi jak ja, co ja zapominam, żeby sobie kurwa ukisić, lub mi się nie chce, lub nie mam miejsca, czy chuj wie co, jaki macie tam kurwa powód, to dziś do Biedronki sobie kupujecie kurwa swoje ogórki za 5 zł, a nie kurwa dwa razy mniejsze, taki za 3 zł wyszą na przykład, bo są same kwaszone. Także myślę, że schemat Biedronki i ludzi, którzy pierdolą, w Biedronce jest bieda jedzenie. Są upośledzenie umysłowe. Jeśli mi pokażecie kogoś, kto nie jest upośledzony umysłowo i tak mówi, to ja wam oddam... Co wam mam oddać? Co wybierzecie, to wam oddam. Tak. Nawet kurwa wam klauna wyjmę z dupy. Dobra. A teraz się skupmy na bardziej poważnych. Zakładając, że większość z was, moi drodzy widzowie, jest prawdopodobnie teraz w jakimś liceum lub technikum, lub w zawodówce. I tutaj jest parę opcji. Jeśli jesteście w zawodówce, to UK, Norwegia, no chociaż UK teraz nie, ale Norwegia, Szwecja to są raczej dobre opcje. Tylko czekacie, aż skończycie i was... Nie ma tak szybko, nawet dzień przed świadectwem, żeby tylko tego czasu nie tracić. Wrócicie za 3 lata, popatrzycie, co wam wasi koledzy.
Tutaj, o, liceum uzupełniające. Jak ambitnie. O, kurwa, zdał już tą maturę. Idzie na studia, poszedł na pedagogikę. Co z tego ma? O, ja pierdolę. No, na fizykę nie pójdzie, bo raczej ktoś, kto idzie na fizykę, nie pójdzie na pierwsze zawodówki. Tak się śmiejąc, ale... Tyle? Najwięcej opcji tak... No i o, zapierdala za 2200. O Jezu, już 2600. Dziur w Norwegii, 12 tysięcy, 20. A idzie to komu układa? Tylko. Ważne, nieważne co robi, ale ważne kurwa, jak robi, czyli gdzie. To jest najważniejsze. Dobrze, szły w te zawodówki, wszyscy już wiedzą, że należy stąd wyjeżdżać. Rozmawiajmy sobie teraz o licealistach. O, to już tryhardik od pierwszej klasy. Kurwa, matura za 3 lata, ja pierdolę, posam się. Ciągle tego nauczyciela, o, za 2 lata matura, kurwa, za rok, o Boże, też w tym roku. Jezu, koniec, uciekam. Tak to wygląda. Zgadza się. Piszecie dobrze maturę, potem patrzycie, dokąd was wezmę z tą maturą. Dokąd? Co oznacza dokąd? Wchodzicie kurwa na lot.com i patrzycie dokąd? Dokąd można lecieć? I na tym się kończy wasza opcja liceum. Ewentualnie jak już wybierzecie kraj, wpisujecie w Google XXX, czyli kraj. Jakie studia? Jak się dostać? Ewentualnie mogą być jakieś kraje, co tam IBM chyba wymagają coś takiego, nie pamiętam jak się ta matura nazywa. No i w końcu ostatecznie technikum. No, ja wybrałem tę opcję. Początkowo byłem w techniku w żeglugi śródlądowej. Miałem zostać marynarzem, bo było dobra praca na etacie. No, po czym stwierdziłem, że jednak chcę być informatykiem. Poszedłem z technikum informatycznego. Jak w trzeciej klasie poszedłem, kurwa, na praktyki zawodowe. Nie szedłem na normalne, tylko normalnie do roboty. Pakowałem, kurwa, kredki na foliarce od 6 do 16. W tamtym momencie, po tygodniu, wiedziałem, że nigdy więcej nie wstanę, gdy muszę. Ja nic nie muszę. Najwyżej zdechnąłbym pod mostem z głodu i bym się szczycił tym, że ja nie muszę. Mogę nie musieć nic nie mieć, mogę nie musieć i mieć wszystko. To co uznam, że dla mnie to jest wszystkim. Bo mieć wszystko, to nie jest, że wy kurwa nie wiadomo co macie. Tylko to jest to, wszystko czego potrzebujecie. Wszystko czego wymagacie. Wszystko czym się inspirujecie, wszystko czego poszukujecie, wszystko co znajdziecie. No bo jak poszukujecie, a macie wszystko, żeby to odnaleźć, to wiadomo, że to znajdziecie. No i tak to takim sposobem, kurwa, tam w czwartej się przeniosłem, chodziłem do trzeciej, no zdałem egzaminy, no i tam 50%, trzecia klasa. Przepraszam, pierwsza klasa była 50%, druga klasa była 37%, tak, trzecia, 37%, druga to było jakieś tam chyba 28, 29, nie, kurwa, sorry, trzecia 37%, nie, odwrotnie. Miałem na myśli, o, już się zajebałem. Przepraszam was bardzo, ale każdy wie o co chodzi. Na początku do czwartej i ta czwarta to 50, trzecia 37, druga 28, 29 i czwarta 24. Mam 10% frekwencji, kurwa, z matematyki, 6 sprawdziłem, już nie napisałem. Przychodziłem co roku w październiku do nowej klasy. Po chuj miałem czas, tam czas traci. Pamiętam piękne czasy, to były... Gasiłem morderki na lekcji, siedziałem w ostatniej ławce. Myślałem, kurwa, tylko o tym, na jakie lekcje będą gasić orderek. Snajpię orderek na przerwie i gaszę go na lekcji. No czasem było, że trzeba było zrobić tego rage quita. To niestety, bywa. Ale kurwa, kupno laptopa za 800 zwróciło mi się tam, kurwa, w niecały tydzień. Co pamiętam. Grałem wtedy na giełdzie kryptowalut. W taki sposób gasiłem. To był mój plan, kurwa, w techniku. I to już było w tej trzeciej klasie, kiedy ja wiedziałem, że o nie, no jaka robota, za jakie 2000. Jaka foliarka, kurwa, w Pentelu, w fabryce kredek. Bądź Boże, ja naprawdę, ja wam to mówię tak, to nie jest tak, że ja se pierdolę, żeby mi, kurwa, zawiał mróz w dupę, żeby się przestraszył spod tego mostu. Ja bym se, kurwa, ryby upolował pod tym mostem, bo wiadomo, most to przez rzeką.
Ja wiem, bym się upolował, ja bym kurwa przetrwał, ażbym zaczął je sprzedawać i wiadomo gdzie najwyżej bym to SM-y ukazały. Żeby i tak bym nie stracił. Jakoś bym z tego wyszedł, jestem pewien, żeby nawet firmę kurwa posiadał parę razy więcej. No ale niestety, znaczy dzięki Bogu. Tak się stało, to i właśnie wjechał boosting, wjechało parę więcej rzeczy. Kiedyś sprzedawałem laptopy, kupowałem tak jakby rozjebane. Robiłem je pod sale, sprzedawałem, opisywałem, gdyby customer service, do klientów. Spora nawet sianka z tego było, wam powiem. Ale to zanim miałem 18 lat. No ale miał ten boosting, tu nie było co patrzeć na tą szkołę, bo to wiadomo, że tylko imbecyle kurwa. Każdy i tak mówi, dopiero każdy się czegoś nie uczy na studiach. No i on do tego momentu myślę, że póki co tylko tyle wam mogę powiedzieć, no bo nie będę mówić o tym, że już znacznie po tym, kiedy sobie obiecałem, że innej wsanek do muszę, chociaż tam wstałem dwa razy. Raz nawet tutaj taką socjotechnikę dla siebie samego zastosowałem, że kurwa specjalnie spać nie poszedłem, żeby tylko pójść na egzamin, żeby nie było, że wstaję. No ale już pewnie cię przesadziłem, znaczy mówię, no nie będę jakiś głównie to sobie pierdolić do własnej głowy, tylko po prostu wstaję, mam wyjebane, no jest tak, że jak robot zadycha na godzinę, 6:30 kurwa na produkcji, szybciej kurwa niż z rejwenkiem klikam prawie, jak mi to porek kurwa za ucieka, nie? Także no tak nie może to wyglądać. Większy błąd to raczej kurwa znalezienie dupy. Może kiedyś o tym powiem, ale chyba nie będę o tym gadać, bo szkoda ogólnie strzępić ryja, ja się cieszę kurwa z experience, jaki pozyskałem. Zawsze pozyskujcie kurwa experience, żeby tylko lepiej rozegrać następną opcję. Im następne będzie lepsze, o tym pamiętajcie. A dlaczego będzie lepsze? Bo jest tak, że kobieta zawsze chce być dla was najlepsza. Im lepsi będziecie, tym lepsza ona będzie dla was. Także to od was zależy. I depan co nią moim kurwa polskim akcentem. No tak, to póki co. Idę zaraz do wyra, wypierdalam. I tyle. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Halo.